Stanisław Olkiewicz, prezes oddziału rejonowego WOP Kędzierzynie Koźlu. Proszę Państwa, dzisiaj deszcz pada, nie widać, ale ja to czuję. Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. WOP dzieciom, a podtekst dzieci dzieciom. Pierwszy raz w dziejach. Ratownicy to są nasze dzieci, a nasi ratownicy mają swoje dzieci. I robimy im imprezę pod nazwą Dzieci Dzieciom. Proszę Państwa, zacznę od nagród. Nagrody ufundowało starostwo w Kędzierzynie Koźlu. Myśleliśmy, że ten deszcz przegoni naszych wiernych dzieciaków, ale jak Państwo widzicie, jest nas tu wielu. Do góry już kiełbaski jedzą, zaraz będą konkursy, przejażdżki na łodziach motorowych, a potem będziemy wspólnie się bawić. Są przewidziane konkursy takie jak śpiewanie zespołowe, indywidualne, rzuty karne do bramek. Będziemy, ratownicy opowiedzą, jaki sprzęt nad wodą mamy, jak się należy nad wodą zachować, a potem na końcu będzie konkurs z nami, przestrzegam przepisy obowiązujące nad wodą. Proszę Państwa, można by mówić dużo, ale lepiej zobaczcie. Deszcz pada, ratownicy siedzą w pogotowiu pod balkonem, do góry ratownicy obsługują kuchnię, ale co najważniejsze, kąpielisko centralne Dębowa od dzisiaj jest czynne, pracuje 3 ratowników, w tym 1 ratowniczka. Zapraszam na Dębowę na wypoczynek bezpieczny. Dzisiaj będzie jeszcze taka konkurencja jak ubieranie kapoków prawidłowe.